Witajcie w samym środku Czarnego Serca. Dzisiejszy odcinek nie będzie należał do najłatwiejszych. Zanurzymy się w najczarniejsze głębiny potwornego odkrycia dokonanego w Nigerii. Jest to największa nigeryjska zbrodnia popełniona dotychczas. Dotyczy ona konkretniej miasta Ibadan i poza porwaniami oraz morderstwami w tle dotyczy tematów, o których w życiu byście nie pomyśleli. Mowa oczywiście o Lesie Soka. Okada to specjalna nazwa na nigeryjskich przewoźników motocyklowych. Jest to swego rodzaju motocyklowe taksi, które jest jedną zorganizowaną społecznością, a jej struktury tworzą głównie mężczyźni w wieku lat 20 i 30. Kiedy w 2014 roku zanotowano zaginięcie dwójki Okada, cała ich społeczność zareagowała burzliwie i gwałtownie. Jako że Ibadan, czyli miasto, w którym doszło do zaginięcia, jest znane lokalnym Okada jak własna kieszeń, a policja umorzyła dochodzenie w sprawie tajemniczego wyparowania bez śladu, społeczność zdecydowała się odnaleźć przyjaciół na własną rękę. Nigeria jest jednym z tych krajów, gdzie życie ludzkie nie jest zbyt respektowane, stąd też nie za bardzo skupiano się na ofiarach zaginięć. Policja i rządy Nigerii są skorumpowane od samych podstaw aż po szczyt piramidy władz, więc nie jest to szokiem, że ludzie muszą rozwiązywać wiele spraw samemu, nie tylko tych kryminalnych. Mimo zwiedzania wielu zakamarków miasta dzień w dzień przez dziesiątki taksówkarzy, zarówno szukając w swoim wolnym czasie, jak i będąc w pracy, nie udało się odnaleźć towarzyszy. Ich motocykle zniknęły tak samo jak i oni, a telefony, które są nieodłączną częścią pracy przewoźników w Ibadanie, były wyłączone oraz niemożliwe do namierzenia. Pogodzeni z utratą kolegów z pracy, Okada wrócili do swojego codziennego życia. 22 marca, ponad miesiąc po zaginięciu dwójki przewoźników, trzeci Okada znika bez śladu. Trzeci zaginiony taksówkarz jest jedną z najważniejszych osób w całej historii, ale dlaczego, to powiem za chwilę. Zanim zaczniemy, warto by poznać jego imię. Niestety, różne źródła podają różne wersje, a dokładniej są to trzy warianty. Abakuda, Kazim i Lanre. To imiona, które wypłynęły do mediów, ale trzymajmy się imienia Kazim, ponieważ to jest najczęściej przytaczane w całej historii. Kazim, w przeciwieństwie do swoich dwóch poprzedników, zaginął w nieco inny sposób, ponieważ w trakcie pracy, wioząc klienta w okolice Lasu Soka, co już samo w sobie było podejrzane, bo był to dosyć daleko usytuowany punkt docelowy. Musicie wiedzieć, że Okada w Ibadan dzieliło się na grupy, które spotykały się na początku dnia we wcześniej ustalonych punktach zbiórki, żeby po całym dniu pracy do niego wrócić i pożegnać się z przyjaciółmi, rozchodząc się w kierunku domów. Kazim tego felernego dnia nie wrócił na ustalone wcześniej miejsce. Nikt nie wiedział, co się z nim stało. Taksówkarze zdecydowali się do niego zadzwonić, ale jego telefon był wyłączony, co, jak już wcześniej wam wspominałem, nie jest w zwyczaju Okada. Ich telefony są nieodłączną częścią pracy, ponieważ klienci nie tylko zgłaszają się łapiąc podwózkę, widząc przewoźnika i mu machając, ale często też zwyczajnie do nich dzwonią i umawiają przejazdy. Dzień po zaginięciu, następnego ranka, Kazimowi udało się dodzwonić do jednego z kolegów z pracy, wykorzystując do tego swój prywatny telefon. Desperacko krzycząc do słuchawki telefonu, poinformował, że wraz z 8 innymi nieznanymi mu osobami znajduje się w jakimś pomieszczeniu pod ziemią, ponieważ nigdzie nie ma okien i doskonale słyszy kroki ludzi chodzących nad nim. Nie wiedział, gdzie jest, ale wiedział, że cała grupa została porwana. Zresztą nie tylko Kazim krzyczał. Okada po drugiej stronie połączenia słyszeli, jak pozostałe osoby wydzierają się w niebogłosy, wołając o pomoc. Przed tym, jak telefon Kazima całkowicie się rozładował, zdążył on poinformować taksówkarzy o jednym bardzo ważnym fakcie. Był przekonany, że znajduje się gdzieś w głębi lasu Soka. Dziesiątki Okada przerwało natychmiastowo pracę, by wraz z przyjaciółmi, rodzinami i innymi chętnymi wyruszyć na poszukiwania wrzeszczących, niedawno zaginionych więźniów podziemnego więzienia ukrytego w lesie nieopodal Ibadan. Soka jest wydzielonym rejonem, taką dzielnicą w Ibadan, z bardzo gęsto zarośniętym miejscem, przypominającym bardziej dżunglę z opuszczonymi budynkami aniżeli las. Na potrzeby filmu będę stosował oryginalne nazewnictwo, czyli Las Soka. Kiedy ponad 40 Okada wraz z przyjaciółmi zdecydowali się przemierzyć przez las, napotkali wiele problemów. Między innymi fakt tego, że samo wtargnięcie na teren lasu było piekielnie trudnym wyzwaniem rzuconym im przez naturę. Gęstwiny pnączy, korzeni, drzew i krzewów były tak uformowane, jakby od samego początku nie chciały, żeby ktokolwiek się tam dostał.
W pewnym momencie oczom poszukiwaczy ukazała się ledwie widoczna, wąska, udeptana ścieżka prowadząca ku sercu lasu. Jej niemalże niezauważalna ubita ziemia zamieniona w ścieżkę pozostałaby dalej nieodkryta, ponieważ wyglądała na tyle naturalnie i na tyle wpasowywała się w otoczenie, że bez odpowiedniej wiedzy i zaparcia w poszukiwaniach można by pomyśleć, że jest to zwyczajnie wyglądający fragment gęstwiny leśnej. Okada, zmuszeni iść niemalże gęsiego, podążali ścieżką, zachowując się przy tym jak najciszej, nasłuchując krzyków dochodzących spod ziemi. Jak się okazuje, nie udało im się namierzyć krzyków Kazima. Natomiast zza drzew naprzeciw grupy poszukiwawczej wyskoczyły według różnych wersji jedna lub dwie osoby, które następnie zaczęły strzelać w kierunku wystraszonych taksówkarzy. Ci, przerażeni tą całą sytuacją, uciekli w popłochu z powrotem do miasta, gdzie zdecydowano się zebrać dużo większą grupę żądną wyjaśnień. Na policję nie było co liczyć. 40 Okada zebrała kolejnych 60 motocyklistów, uzbroili się w broń głównie białą i grupą ponad 100 osób ruszyli ponownie do lasu Soka, tym razem już się nie kryjąc. Przedzierając się wcześniej odkrytą ścieżką, dawali o sobie znać w najprostszy sposób. Setka gardeł wydzierała się, jasno dając do zrozumienia poprzednio napotkanym strzelcom, że tym razem nie boją się konfrontacji. Po pewnym czasie spędzonym na ścieżce Okada przedarli się na sam koniec lasu i wyszli na otwartą przestrzeń. W oddali zauważyli kilka różnych budynków, ale drogę przecinała im drobna rzeka o nazwie Ogunpa, którą jednak udało się pokonać kamiennym mostem postawionym nieopodal. Jeden z przewoźników odnalazł motocykl Kazima w rzece, ale jego samego niestety dalej nie było widać. Ekipa ratunkowa postanowiła zajrzeć do budynków naprzeciwko. W pierwszej budowli, a raczej budzie, czy bardziej by pasowało szopie, otoczonej drutem kolczastym, nie znaleźli żadnej z zaginionych osób. Zamiast nich znajdowały się tam setki ubrań, butów, dziecięcych zabawek, dokumentów czy przedmiotów codziennego użytku. Niekoniecznie wiedząc, co z tym faktem zrobić, grupa, po upewnieniu się, że szopa jest rzeczywiście pusta, ruszyła przed siebie w dalszym ciągu, szukając Kazima. Po zbliżeniu się do kolejnego budynku, który wielkością i wyglądem przypominał magazyn, Okada mogli tylko spodziewać się najgorszego. Przygotowani na ewentualną walkę starali się ignorować fakt otaczającego ich odoru, który wydobywał się wprost z wnętrza magazynu. Jak się okazało po wejściu do środka, walka wcale nie była potrzebna. Wszyscy napastnicy już dawno ulotnili się z tego miejsca, ale to, co tam zobaczyli, przerosło ich najśmielsze oczekiwania. Do ścian magazynu byli przykuci łańcuchami wychudzeni i wycieńczeni ludzie, tarzający się we własnych odchodach i wśród porozrzucanych wszędzie ludzkich szczątków. Stosy pookaleczanych ciał, często bez głów czy kończyn, leżały wszędzie, tak jak i podrywane czy podcinane kończyny. Wiele z tych pozostałości po ludziach było już w zaawansowanym stanie rozkładu, jednakże spora część ciał wyglądała na świeże. Poza tym makabrycznym widokiem i setką trupów można było dojrzeć miejsca, gdzie składowano kości dawno poległych, a to wszystko działo się w tym samym pomieszczeniu, w którym przykuci byli porwani. To był moment, w którym odkryto ibadański las tortur. Momentalnie powiązano dziesiątki ciał oraz jeszcze żywe ofiary z niedawno odnalezionymi stertami przedmiotów i ubrań. Na chwilę zapomniano o pierwotnym celu wyprawy, czyli odnalezieniu przyjaciela z pracy. Okada szybko postanowili uwolnić przetrzymywane ofiary z okowów, ale gdy zauważyli, że wśród żywych nie ma Kazima, to zaczęli szukać dalej, powoli schodząc również pod ziemię. Kazim wspomniał podczas telefonu, że znajduje się właśnie pod ziemią i słyszy nad sobą kroki chodzących ludzi, tak więc ekipa Okada kopała wszędzie, gdzie tylko podejrzewano, że mógł się znajdować. Nie udało się odnaleźć żadnych tuneli, ukrytych pokoi czy świeżych zakopalisk. A co za tym idzie, niestety do dnia dzisiejszego nie wiadomo, co stało się z Kazimem. Na miejsce przyjechała wezwana policja, której setka rozwścieczonych i zszokowanych mężczyzn wyjaśniła, że ich porwany, wtedy jeszcze nieokrzyknięty bohaterem kolega, przyczynił się do odkrycia najpotworniejszej nigeryjskiej zbrodni. Jedyne co zostało, to znaleźć odpowiedzi na kilka pytań. Ile było ofiar? Kim są przetrzymywani ludzie? Co to dokładnie jest za miejsce i kto jest w to wszystko zamieszany? Z budynku uratowano około 20 osób. Część z nich zaraz po wyswobodzeniu uciekła swoim tempem, co było w ich przypadku potwornie trudne. Cała dwudziestka przypominała szkielety. Opisywano ich jak worki z kośćmi, ponieważ byli tak wychudzeni. Jednak ci, co zdołali się oddalić od miejsca swojej katorgi, musieli być nowymi nabytkami porywaczy, ponieważ pozostała ósemka niewolników nie miała nawet siły, żeby w ogóle ruszyć się z miejsca. Byli zupełnie jakby nieobecni, pogrążeni w katatonii, pozbawieni umiejętności mówienia. Jeden z uwolnionych mężczyzn zmarł na oczach wszystkich, chwilę po wyswobodzeniu się.
Pozostałą grupę zabrano natychmiastowo do szpitala, gdzie dochodzili do siebie po tych tragicznych przejściach. Nie udało mi się odnaleźć praktycznie nic odnoszącego się do ofiar poza ich nazwiskami, które obecnie wyświetlają Wam się na ekranie. 72-letnia Cecylia okazała się być najbardziej trzeźwa umysłowo z grupy uwolnionych i dotarłem do informacji przez nią udzielonych. Cecylia zaginęła w 2008 roku w okolicy Dustin, odnajdując się w ibadańskim lesie tortur po 6 latach niewoli 800 km od domu. Była ona świadkiem morderstw, tortur, gwałtów i innych aktów brutalizmu wykraczających poza jakąkolwiek skalę. Cierpliwie czekała przykuta do ściany budynku, nie wiedząc, kiedy przyjdzie jej kolej na ścięcie głowy. Nofiu czy Titi powiedzieli, że zostali na siłę zebrani z ulicy przez kilku mężczyzn do vana, a następnie wywiezieni do lasu. Podejrzewa się, że nie były to przypadkowe ofiary. Nie jest to brane za pewnik, ale z różnych doniesień oraz dochodzeń śledczych wynika, że zarówno Cecylia, Nofiu, Titi czy nawet wcześniej Kazim byli sprzedani porywaczom za odpowiednią sumę pieniędzy. Las Soka był więc miejscem przerzutu i przetrzymywania niewolników, gdzie codziennie dokonywano przemytu i morderstw. Dlaczego więc Cecylia, która była tam 6 lat, lub Nofiu przetrzymywany prawie 8 miesięcy, wyszli z tego cało? Najprawdopodobniej dlatego, że nie było na nich odpowiedniego kupca. Na nich albo na ich organy. Na środku magazynu stała cementowa platforma o rozmiarach 1,20 m na 1,20 m. Była ona przechylona pod lekkim kątem, co pozwalało na spływanie wszystkich płynów w jeden z rogów kwadratowej platformy, w którym znajdował się lej. W momencie wtargnięcia do magazynu platforma oraz jej okolice były wybryzgane w ciemnokrwistych plamach, a wokół prowizorycznego rytualnego ołtarza leżały ogromy ludzkich kości, często jeszcze pokryte tkanką. Nazwałem to ołtarzem, ponieważ tym tak naprawdę była owa platforma, a ludzie przykuci do ścian byli ofiarami gotowymi do złożenia. Rytualny lej miał za zadanie zbierać całą upuszczoną krew z bestialsko mordowanej ofiary w samym centrum magazynu. W Afryce, a w szczególności w Nigerii, dalej istnieje ślepa wiara i przeświadczenie w to, że magiczne eliksiry, amulety czy trofea są w stanie zagwarantować posiadaczom bogactwo, zdrowie i inne cuda na kiju. Jest to taki odpowiednik kamieni mocy czy innych artefaktów mających za zadanie wyłudzać pieniądze od zdesperowanych lub zwyczajnie głupich i otumanionych ludzi, no z tym, że zbieractwo kamieni czy figurek nie jest w żadnym wypadku szkodliwe. Nigeryjskie wierzenia jednak opierają się na tym, że to ludzkie trofea mają największą moc, a w szczególności ludzkie organy. Las tortur w Soka okazał się być fabryką ludzkich organów i kończyn, które sprzedawano szamanom oraz wiernym, by zaspokoić ich potrzeby duchowe. Po rytualnej obróbce taka ofiara trafiała ponownie pod ścianę, gdzie przykuta czekała na kolejne brutalizmy, o ile była jeszcze użyteczna lub żywa. W przeciwnym wypadku zwłoki lub szczątki takiego nieszczęśnika zanoszono na tyły magazynu, by zwyczajnie zgniły i obróciły się w kości, albo zostały zjedzone przez przykutego na łańcuchu do ściany aligatora, który miał się pozbywać nadmiarowych ilości trupów. Lokalni mieszkańcy regionu Soka zdawali się wiedzieć o wszystkim, co działo się za zamkniętymi drzwiami. No, poniekąd. Podczas wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez policję dowiedziano się, że do budynku tortur prowadziła jeszcze jedna, poza tą leśną, tym razem o szerokości pojazdu droga. Jednakże nikt z lokalsów jej nigdy nie używał, bo jak mówili, nie wiedzieli oni nawet dokąd prowadzi. Jak jednak wspominali, przez ostatnie 10 lub nawet i więcej lat, jeden samochód, a konkretniej czarny Jeep z przyciemnionymi szybami, kursował w obie strony kilka razy w tygodniu, zwykle w godzinach późnowieczornych. Podczas pobytu tej osoby na terenie magazynu zdarzało się, że okoliczni mieszkańcy słyszeli krzyki wydobywające się z lasu. Nie mający odwagi tego sprawdzić, zgłaszali to lokalnym służbom, ale policja, jak już dobrze wiecie, nie reagowała i kazała im ignorować tego typu sytuacje. Powiedziano im, że budynek jest szpitalem dla obłąkanych, a krzyki wydobywające się zza zabitych okien to okrzyki szaleńców. Tylko jeden mężczyzna został zidentyfikowany jako działacz tej grupy porywaczy, a był to Abiden Akanmu, który sam się przyznał do pełnienia roli ochroniarza magazynu. Dlaczego? Jak powiedział, wierzył, że pracuje dla rządu. I tylko tyle było mu przekazane. Nie wiedział, co jest towarem dostarczanym na teren magazynu i nie wiedział, co dzieje się w środku. Oczywistym jest, że wszystkie te ofiary nie mogły pochodzić tylko z Ibadanu. Gdyby codziennie ginęła jedna osoba, nawet w tak wielkim mieście, jakim jest Ibadan, mający ponad 3 miliony mieszkańców, to szybko stałoby się to podejrzane. Osoby zajmujące się handlem organami w lesie Soka były dobrze zorganizowaną grupą, mającą swoje macki rozciągnięte na znacznie większe tereny niż te lokalne dzielnice,
co widać po odległości, jaką pokonała Cecylia. Fakt zatuszowania swojej działalności na tak wiele lat również daje do myślenia i pozwala się nam zastanowić, czy może lokalni mieszkańcy nie mieli w tym swojego udziału. Jednak dzięki chwilę wcześniej wspomnianemu rzekomemu zakładowi psychiatrycznemu udało się przekonać drobną lokalną społeczność do tego, że agonalne i błagające o wodę krzyki to normalna część ich życia. Ale skoro jednak na początku było to zgłaszane do władz, a te odprawiały mieszkańców z kwitkiem, informując, żeby ci lepiej się nie interesowali tajemniczym budynkiem, to czy możliwym jest, aby to właśnie ktoś o większej potędze był w to zamieszany? Do tego pytania wrócimy za chwilę. W okolicy Lasu Soka rozpoczęły się masowe poszukiwania, oczywiście znów na własną rękę. Poza dziesiątkami trupów wewnątrz budynku odkryto płytkie, masowe groby wszędzie dookoła, a często również nie starano się nawet specjalnie chować tych ciał. Leżały one zwyczajnie przykryte kępką trawy lub wyrzucane pod drzewem. Łącznie odnaleziono w okolicy 150 ciał oraz prawie trzykrotnie więcej losowo porozrzucanych kończyn, korpusów czy czaszek. Prawdziwa liczba ofiar może być jedynie szacowana, ale zgodnie z tym, co mówili uwolnieni ludzie, codziennie pojawiały się nowe ciała, a w miejsce zamordowanych przychodzili nowi niewolnicy. Po odkryciu i rozpowszechnieniu informacji na temat domu tortur rozpoczęły się zamieszki zarówno w mieście, jak i na terenie dzielnicy Soka. Rozwścieczeni mieszkańcy chcieli dojść do prawdy i poznać tożsamość zarówno ofiar, jak i katów, ale także dowiedzieć się, czy wśród ofiar są ich bliscy. Wielkie siły zbrojne w postaci policji i prywatnej ochrony pojawiły się na miejscu, żeby rozprawić się ze wściekłym tłumem. Pytanie tylko, gdzie byli wcześniej? Sytuacja eskalowała w zawrotnym tempie i szybko z przepychanek doszło do wykorzystywania gazu łzawiącego, pobić z wykorzystywaniem pałek policyjnych oraz nawet broni palnej. Jedna z protestujących kobiet nawet zmarła na skutek postrzału w brzuch. Wszystkie te działania spowodowały, że społeczność odpuściła nacieranie na magazyn, robiąc tym samym miejsce dla działań rządowych. Ibadański rząd zaledwie kilka dni po makabrycznym odkryciu nakazał wyburzenie obu budynków. Dzięki protestom całość demolki przedłużyła się o te kilka dni, ale nie zatrzymało to procesu wyburzania na dłużej. Jak i dlaczego rządzący nakazali zrównanie z ziemią masowego miejsca zbrodni, które dopiero zostało odkryte? Nie ma to żadnego sensu, biorąc pod uwagę fakt, że nawet nie zostało ono w żaden sposób przekopane czy sprawdzone. Pamiętajmy o tym, że policja dobrze wiedziała o zakopanych pod ziemią niewolnikach, wśród których przetrzymywany był Kazim, ale to Okada na własną rękę musieli przekopywać teren. Służby, poza podejrzanym pozbyciem się największego dowodu, nie zrobiły nic. Takie zachowanie jedynie przybliżało mieszkańców miasta do teorii, że to ktoś wysoko postawiony w rządzie maczał palce w utworzeniu domu tortur, a gdy wszystko wyszło na jaw, postanowił to zatuszować. Ochrona obiektu podczas wyburzania stała na najwyższym poziomie, a ludzie, którzy próbowali dostać się w pobliże, otrzymywali tylko jedną szansę na zawrócenie. W przeciwnym wypadku rządzący pozwolili otwierać do nich ogień, czego skutkiem były kolejne dwie ofiary śmiertelne. To pokazuje, że ludzie kryjący się za masakrą w Lesie Soka byli niesamowicie potężnymi i wpływowymi postaciami, które jednym telefonem postawiły wszystkie służby na nogi, żeby się za nimi schować. Dlaczego tak bardzo zależało komuś na zniszczeniu tego miejsca? Myślę, że odpowiedź już znacie. Do dnia dzisiejszego nikt nie został złapany ani aresztowany w związku z tą sprawą. Poza wydarzeniami z roku 2014 nie mam wam co opowiedzieć, ponieważ ta sprawa została tak szybko zamieciona pod dywan, że po wyburzeniu magazynu Nigeria wróciła do swojego dawnego życia, jakby nic się nigdy nie wydarzyło. Chociaż tragiczna historia dzielnicy Soka dalej nawiedza co niektórych. W miejscu magazynu utworzono szkołę podstawową, do której zapisanych jeszcze niedawno było zaledwie kilkunastu uczniów. Zarówno oni, jak i ich rodzice byli zbyt przestraszeni wydarzeniami sprzed lat, by pojawiać się w okolicy i stąpać po nasiąkniętej cierpieniem ziemi. Szkoła jest testamentem, pomnikiem pamięci o brutalizmie ludzi w białych rękawiczkach, którzy uniknęli kary. Monumentem, który stoi na setkach tragicznie odebranych ludzkich żyć i kto wie, może dalej nieodkrytych, lecz niezapomnianych jak Kazim. Bohater, bez którego fabryka śmierci nigdy nie zostałaby odkryta. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Kermit powrócił, a z nim moja olbrzymia prośba. Zasubskrybuj kanał i daj łapę w górę, przybij żółwika i nie zapomnij zaobserwować mnie na Instagramie. Takie rzeczy bardzo dobrze podbudowują zasięgi, więc jeżeli chcesz, to możesz dołożyć swoją cegiełkę do rozbudowy tego kanału. Dodatkowo, wracając do poprzedniego konkursu, Fuchs, jeden z wygranych, nie daje o sobie znać mimo moich najszczerszych prób kontaktu, a nagroda ciągle u mnie cierpliwie czeka. Umówmy się tak. Jeżeli nie odezwie się do końca czerwca, to dwie książki ponownie trafią do rozlosowania spośród komentarzy pod tym filmem.
Dodatkowo zapraszam Was na mój nowy kanał Discord Czarne Serca, gdzie będziemy mogli sobie swobodnie podyskutować na tematy związane z kanałem i nie tylko. Niech horror połączy naszą społeczność trochę mocniej. Dzięki i do usłyszenia. Czarne Serce.